dzieci, czytamy książeczkę? Ciekawe, co dzisiaj słychać u Kajtusia. Opowieść ma tytuł Kajtuś jest klaunem. Wiesz co, Ruziu? Wybieramy się na paradę. Parada, parada. Tu, 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 tu. Zobaczymy konie i orkiestrę i klaunów. Klaunów lubię najbardziej. Nie, klaun, nie, nie. Hej, Ruziu. Hej, idziemy na paradę. Bum, 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 bum. Och, Kajtusiu, wcale nie jestem pewna. Jak to? Co to znaczy? Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby iść na paradę. Dlaczego nie, mamo? Ja bardzo chcę ją zobaczyć. Wiesz, że tam będą klauni i wiesz, jak Ruzia się ich boi. Nie, wcale nie, teraz już nie. Ja chcę tam iść. Kajtuś był rozżalony i zły. Czuł się pokrzywdzony. Tylko dlatego, że Ruzia jest małym głuptaskiem, ja nie mogę iść. Kajtusiu, nie pamiętasz, że ty też bałeś się klaunów, kiedy byłeś taki mały jak Ruzia? Co by na to poradzić? Kajtusiowi coś przyszło do głowy. Zobacz, Ruziu, wcale nie jestem straszny. Och, nie płacz, to tylko lalka. Wiesz co, mamo? Zakryję jej oczy, jak będą klauni. Chodź, synku, do twojego pokoju. Po co? Mam pewien pomysł. Może jednak pójdziemy na paradę, ale musisz mi pomóc. Kajtuś zastanawiał się, jaki mama ma pomysł. Poczekajcie. Weźmiemy to i pokażemy Ruzi, że klaun nie jest taki straszny, że to zwykły człowiek, który śmiesznie się ubrał. Dobrze. Ruziu, zobacz. A kuku, a kuku. Patrz, włosy. Widzisz, Ruziu, klaun jest śmieszny. Nie, Ruziu, o tak. I co? Siokocie. Ruziu, teraz ty jesteś klaunem. I tak Ruzia zrozumiała, że klaun wcale nie jest taki straszny. Klaun! Ubierajcie się, jeśli chcemy zdążyć na paradę. Ura! Stój spokojnie, córeczko. Gotowa para moich klaunów? Chodźmy! Chcecie posłuchać o Kajtusiu i jego wyjątkowym przyjacielu? Nasza opowieść ma tytuł Wyjątkowy przyjaciel Kajtusia. Kajtuś bawił się ze swoim wyjątkowym przyjacielem, Jurkiem. Jurek był kimś niezwykłym. Pobawimy się dziś w dinozaury? Poza Kajtkiem nikt nigdy nie widział Jurka. Nagle Kajtuś wpadł na świetny pomysł. Wiesz co? Chodź się pościgamy. Patrz, mamo, patrz, babciu, ścigam się ze swoim kolegą. Jestem głodna. Różyczko, powiedz Kajtusiowi, że już pora na obiad. Dobrze, babciu. Wygrałem, wygrałem! Ojej. Kajtek próbował ukryć skorupy i wpadł na pomysł, że to Jurek rozbił doniczkę. Kajtuś, Kajtuś, Kajtuś! Już idę! Jurek biegł bardzo szybko, ale ja go i tak prześcignę.
zasnąłem. A gdzie ten Jurek mieszka? Tak dokładnie to nie wiem, gdzie on mieszka. Kajtusiu. Chyba u nas w piwnicy, bo Jurek to mój najlepszy przyjaciel na całym, całym świecie. Synku, zobacz, my już zjedliśmy, a ty ciągle mówisz. Nawet nie ruszyłeś obiadu. Przepraszam, mamo. Jak skończysz jeść, wyjdziesz z Jurkiem na dwór, dobrze? Dobrze, mamo. Dziękuję, Jureczku. Kajtek zaraz przyjdzie. Jurek, poczekaj na mnie. Synku, możesz przyjść na chwilę? Wiesz coś na ten temat? Jurek to zrobił, tatusiu. Jesteś pewien, że to Jurek? Tata wiedział, że Jurek na pewno nie mógł rozbić doniczki. Tak, tato, ścigaliśmy się i Jurek na to wpadł. Tak mówisz? A ty nie miałeś z tym nic wspólnego? Jak to było? Miałem, tato. Posłuchaj, synku, posprzątajmy razem ten bałagan. A następnym razem, jak będziesz się bawił z Jurkiem, obaj będziecie bardzo uważać. Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł. Zgoda! To dobrze. Ty potrzymaj mi szufelkę, a ja pozamiatam. Tego Jurka to czasem jest niezdara, prawda, tato? Trochę jak ty, co? Bardzo lubię, kiedy mnie huśtasz. A ja bardzo lubię huśtać ciebie, synku. Macie już dość zabawy? A może chcecie posłuchać o Kajtusiu? Ciekawi jesteście, jakie Kajtuś miał urodziny? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Urodzinowy prezent Kajtusia. Kajtuś miał urodziny, więc mama postanowiła upiec mu tort. Jestem pewna, że nie będziesz chciał wylizać miski. Jak to nie? Bardzo chcę. A ja tylko żartowałam. Nie, nie. Tort urodziny! Mama da! Synku, Ruzia też lubi wylizywać miskę. Tato! Och, wydawało mi się, że Kajtoś miał podzielić się z Ruzią. Kajtuś powiedział wszystkim, że chce dostać w prezencie wyjątkowego dinozaura. Ale babcia nie przyniosła dinozaura, tylko sweter. Nie podoba ci się? Ależ bardzo mu się podoba. O, przyszli goście. Hurra! Leon, Klementynka! Wejdźcie, zapraszam. Nie ruszaj się, wytrzymaj jeszcze chwilkę. Prawie skończyłem. Śmiesznie wyglądam, tato. Miau. Wszystkiego najlepszego, Kajtusiu! 100 lat, 100 lat, Kajtusiu! Wszystkiego najlepszego! Jej! Najlepszego, synku! Zdmuchniesz świeczki, kochanie? Mhm. Najpierw pomyśl życzenie. Powinieneś pomyśleć życzenie. Kajtuś miał tylko jedno życzenie. Marzył o dinozaurze. Tort był pyszny, ale Kajtuś nie mógł już więcej zjeść. Prezent dla naszego synka. O, właśnie o takim dinozaurze marzyłem. Dziękuję. O! Jakiś czas później mama przyniosła lody.
Rusiu, zobacz, co zrobiłaś. Ojej, na nim też jest dinozaur. Kajtuś marzył, żeby mieć dinozaura, a teraz miał aż dwa. Ojej! To były moje najlepsze urodziny. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś je do swojego pokoju. Czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu, proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra, czekoladowy budyń. O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Dzieci, pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Opowiem wam, jak Kajtuś robi ciasteczka. Wszystko zaczęło się, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś robi ciasteczka. Kajtusiu, baw się po cichu. Ruzia teraz się zdrzemie. Kajtusiu! Chcę się bawić. Możesz się bawić, byleby było cicho. Kajtuś uważał, że cicha zabawa nie jest tak fajna jak hałasowanie. Kajtusiu, prosiłam, żebyś bawił się cicho.
ciasteczka, jestem głodny. I Kajtuś poszedł do kuchni. Postanowił zrobić miodowe ciasteczka. I tak Kajtuś wziął się za robotę. Zrobił mnóstwo miodowych ciasteczek. Grubych, chudych, płaskich i okrągłych. Och, Kajtusiu, co ty wyprawiasz? A robię ciasteczka. Nabałaganiłeś. Pomożesz mamusi posprzątać? Tak, mamo, ty i ja. Zamieciemy i cała podłoga będzie czysta. A gdzie jest śmietniczka? Znalazłem! Bardzo dobrze, mój pomocniku. Kajtusiu. Kajtuś był bardzo dumny. Pomógł mamie zrobić ciasteczka. Zrobiłaś bałagan. Tak, mama też robi bałagan. Tatusiu, spróbuj ciasteczka. Kto zrobił te ciasteczka? Ja, a mama pomagała. Co robisz, Kajtusiu? Bałagan!